serdecznie w gminie Łukowice. Witają to wszyscy nasi sadownicy. Spotykamy się w tej pięknej, malowniczej gminie, słynącej z patriotyzmu, z kobietą, która wstrząsnęła polską sceną polityczną i nie boję się użyć tego słowa, odbiła pozytywne piętno także na Unii Europejskiej. Proszę Państwa, nie tylko piękna, ale posiada charyzmę, której zazdrościć może wielu mężczyzn. Jak powiadają, zaprawdę powiadam wam, była świetnym premierem. Premierem, który podniósł biedną, umęczoną Polskę z kolan. Ludzi trzeba nam w polskiej polityce, a szczególnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które się zbliżają, takich ludzi trzeba nam w Unii Europejskiej. Jak pani ocenia dzisiejsze spotkanie? Super, bardzo dużo ludzi, bardzo dobra atmosfera i myślę, że to, że my tak spotykamy się właśnie w terenie z ludźmi, że możemy też wytłumaczyć programy rządowe, to jest ta wartość, a poza tym my Państwa słuchamy, więc na tym to polega, że dobrze się rządzi wtedy, kiedy się słucha ludzi, bo dla Was jesteśmy. Czy liczy Pani na te 4 mandaty w tych rejonach? Wybory pokażą. To decydujący głos mają wyborcy. Moim zadaniem jest teraz przekonywać i prosić o zaufanie. A jaki będzie wynik, zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Przekażmy najlepsze życzenia, pomyślności takiej twardości jak dotąd, sukcesów, bo jej sukcesy będą sukcesami nas wszystkich i sukcesami Polski. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. My zrobimy wszystko, żeby na terenie powiatu limanowskiego nie zaprzepaścić ani jednej kartki wyborczej, żeby poprzeć panią premier do osiągnięcia dużej, poważnej legitymacji, którą ma już jako premier, jako wicepremier i w instytucjach unijnych to będzie na pewno dostrzegane, będzie zauważone, ale ten wynik wyborczy, z którym chcemy wysłać panią premier do Brukseli, musi być naprawdę duży. Bardzo o niego proszę, tak wyborcy.